Marta Szymik-Telesz. Moim i Państwa gościem jest burmistrz Ustronia, Przemysław Korczy. Dzień dobry Panie Burmistrzu. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Panie Burmistrzu, jaki to jest, jaki to będzie rok dla Ustronia? Przy uchwalaniu budżetu mówił Pan, że jest to budżet taki ostrożny, ale nie pesymistyczny. I podtrzymuję to, co mówiłem podczas sesji. Chcemy ten budżet, czy chcemy? Chcemy go zrealizować, tak jak zaplanowaliśmy, ostrożnie, natomiast nie z pesymizmem, to tak mówię ogólnie, natomiast część zadań musieliśmy w etapie początkowym usunąć. Natomiast kluczową będzie sesja kwietniowa, na której chcemy skupić się na wprowadzeniu zadań inwestycyjnych, które ze względów finansowych na koniec roku przy uchwalaniu budżetu nie znalazły się w nim. W kwietniu będziemy wprowadzali środki, które udało się już nam wygospodarować przez te 3 miesiące na inwestycje, czy kilka z nich, być może jedną dużą, które nie znalazły się w projekcie budżetu na rok 2019 w grudniu. Panie Burmistrzu, taka najważniejsza inwestycja tego roku? Można tak jednoznacznie wskazać? Jednoznacznie nie, myślę, bo tych inwestycji będzie jednak troszeczkę. Myślę, że inwestycje w szeroko pojętą infrastrukturę drogową, prawda, bo to mieszkańców najbardziej interesuje, będą się działy bądź to ze środków naszych gminnych, bądź w porozumieniu z powiatem cieszyńskim. Mamy zaplanowaną jedną inwestycję. Natomiast do końca marca jest możliwość składania wniosków na środki z programu dróg samorządowych i mamy wytypowane wstępnie 3 drogi, które są planowane w wieloletniej prognozie finansowej na lata następne. Jednak jeśli znalazłyby się środki, czy przeszły pozytywną ocenę, chcielibyśmy je realizować już w tym roku i tutaj myślę o 3. etapie ulicy Szpitalnej, której 2. etap już właśnie trwa. Chcielibyśmy domknąć tą inwestycję i na to staralibyśmy się o środki z Funduszu Dróg Samorządowych. W 2. kolejności ulica Fabryczna, o której też mówi się już od kilku lat i ona jest planowana na realizację w roku przyszłym, ale gdybyśmy dostali środki, byśmy mogli robić ją w roku bieżącym. I 3. lokalizacją jest ulica Bładnicka. To są te drogi, które chcemy starać się o środki z Funduszu Dróg Samorządowych. Natomiast jeśli chodzi o to, co jest realizowane i co znalazło się w budżecie, to tak jak już mówiłem, 2. etap ulicy Szpitalnej. Jest to bardzo ważna inwestycja, ponieważ finalnie, po zamknięciu całej inwestycji, komunikuje nam ona dosyć dużą część części uzdrowiskowej miasta, przy sanatoriach, przy szpitalu reumatologicznym. Oprócz samej drogi jest tam też nowe oświetlenie zakładane, więc to jest ważna inwestycja komunikująca taki strategiczny obszar w mieście, jeśli chodzi o obsługę ruchu turystycznego i kuracyjnego. Trwa również kolejny etap prac na ulicy Źródlannej. Tam mieszkańcy bardzo długo zabiegali również o to, aby ta ulica była modernizowana. W zeszłym roku rozpoczęły się prace, w tym roku jest kontynuacja. Inwestycja zostanie zamknięta, więc mam nadzieję w tym obszarze też jakby ruch się poprawi. To są takie drogowe inwestycje, które myślę będą bardzo ważne dla nas. Natomiast co do szczegółów, myślę, to może jak kolejne pytania padną, to będę rozwijał temat. Jak najbardziej. Chodniki, parkingi, coś może tutaj w tym zakresie, nakładki po zimie, no na pewno jakieś drobne inwestycje. Nakładki jak co roku oczywiście będziemy robić. Nie ukrywam, że ta zima nas sporo kosztowała. Prawie 1 200 000 zł wydaliśmy na akcję zimową. Jest to bezpośrednio powiązane z możliwościami remontów pozimowych. Nakładki owszem również będziemy wykonywać w miarę oczywiście też możliwości finansowych i ważności potrzeb. Wiadomo, że wiele jest ulic, gdzie należałoby tego typu inwestycje wykonać. Musimy wybrać te najistotniejsze z punktu obsługi ruchu w mieście. Chodniki mamy zaplanowane z powiatem, tą inwestycję na ulicy Cieszyńskiej, w sumie na 600 tysięcy, po 300 tysięcy miasto i powiat, gdzie będziemy też przedłużali istniejący już chodnik. Tu staramy się iść właśnie w porozumienia z powiatem cieszyńskim, droga plus chodnik i w tej jakby konwencji wykonujemy te zadania. Może zmieńmy trochę temat. Gospodarka mieszkaniowa, co w tym zakresie, panie burmistrzu, zostanie zrobione w najbliższym czasie?
Mamy zaplanowane tutaj dwa zadania. Ogólnie modernizacja budynków komunalnych, które znajdują się w zasobach komunalnych miasta, oraz przebudowa budynku przy ulicy Daszyńskiego 54. Ona jest w sumie na około 3,5 miliona. Ta inwestycja planowana, no wynika to z konieczności. Jest to już budynek dosyć leciwy, gdzie mieszkańców udało nam się już w większości przenieść do nowego budynku, który powstał przy ulicy Kościelnej Dworcowej. Tam mieszkańcy są przeniesieni, aby prace kompleksowo mogły ruszyć. I to jest bardzo istotna rzecz, ponieważ liczba oczekujących dalej w mieście, tak jak w każdym, myślę, na mieszkania komunalne czy też socjalne jest wysoka. Natomiast bezpośrednio nie jest to inwestycja z budżetu miasta, natomiast pozwolę się odnieść do spółki jedynej w powiecie cieszyńskim, czyli jedynego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, które działa na terenie Ustronia jako stuprocentowa własność miasta Ustroń. I tam ja planowałem już inwestycje jako prezes przez ostatnie dwa lata. Mamy pozwolenie na budowę 36 mieszkań na działce, która jest też własnością TBS-u, przekazana przez gminę. To mają być mieszkania typu TBS-owskiego, czyli ani komunalne, ani socjalne. I to jest inwestycja, która mam nadzieję ruszy w tym roku. Nie jest to bezpośrednio inwestycja miejska, natomiast powiązana z miastem i ważny element wypełnienia rynku mieszkaniowego na terenie Ustronia. Panie burmistrzu, czy jakieś jednostki OSP mogą liczyć w tym roku na wsparcie? Zaplanowaliśmy tutaj dofinansowanie dla OSP w Lipowcu na zakup nowego samochodu pożarniczego. Jest to kilkaset tysięcy. Cała ta inwestycja, czy cały ten zakup ma być sfinansowany w montażu finansowym. I tutaj prowadzimy stałe jakby konsultacje z Państwową Strażą Pożarną w Cieszynie, ponieważ tam środki brakujące są przez stronę naszego partnera organizowane jako pomoc także dla tej jednostki, więc jest to duży zakup. Natomiast z drobniejszych prac na bieżąco wspieramy każdą OSP, którą mamy, a są cztery takie placówki. Trzy są w krajowym systemie ratownictwa, jedna jest poza. Mamy oczywiście oprócz Lipowca Nierodzim, Centrum i Polanę. Odbyły się teraz spotkania w każdej z tych jednostek, roczne, sprawozdawcze, gdzie druhowie swoje jakby potrzeby także artykułowali w kierunku miasta. Ważnym działem w budżecie zawsze jest oświata. Sporo pieniążków na tą oświatę zawsze jest przeznaczanych. Ile środków właśnie na oświatę i na co dokładnie? No, tu należałoby podzielić środki na szeroko pojętą oświatę na dwa takie główne zadania. Pierwsze są to zadania związane z modernizacją, prawda, i ulepszeniem czy poprawą bazy oświatowej. Natomiast drugie, które są zadaniami własnymi gminy i które, nie ukrywam, około 40% budżetu zawsze pochłaniają, To jest nasz wkład do subwencji oświatowej. I tu otwarcie należy powiedzieć, a jest taki gorący okres przedstrajkowy, nie wiemy, jak się ta sprawa jeszcze rozwiąże. Negocjacje są prowadzone przez różnego rodzaju związki zawodowe, więc to jest jakby troszkę poza nami. Natomiast efekty tych rozmów będą dotykały bezpośrednio nas. I każdy samorządowiec zdaje sobie z tego sprawę. I nie jest prawdą, i tu z przykrością to muszę powiedzieć, słowa pana premiera, że gminy za mało angażują się, wręcz oszczędzają na nauczycielach, nie jest to prawdą. Do każdej złotówki z subwencji miasto dokłada około 50 groszy. Między 40 a 50 groszy w zależności od okresu, od tego, jaki jest rok. Więc to nie jest prawdą i to jest duża część naszego budżetu, jak każdej gminy. Natomiast staramy się również, aby baza oświatowa była unowocześniana i te zadania leżą wyłącznie na barkach miasta. Na to nie dostajemy z budżetu państwa żadnych środków bezpośrednio na oświatę. Oczywiście możemy starać się o środki unijne, czy to z programów bezpośrednio unijnych, czy krajowych, ale nie jest to w subwencji. Ja pamiętam czasy jako samorządowiec, radny, gdzie były dyskusje na temat w ogóle przeniesienia ciężaru na samorządy i wtedy jakby były zapewnienia, że nie tylko starczy na tak zwane pensje dla
nauczycieli, ale również na niewielkie remonty w szkołach. Potem rozmowy poszły już, że tylko subwencja będzie na pensje, a okazuje się finalnie po latach, że nawet połowa, czy około połowy tej subwencji to jest to, co państwo daje, a druga połowa to jest to, co my dokładamy, więc trend jest dla gmin dosyć niekorzystny. Natomiast staramy się i mamy zaplanowanych wiele rzeczy, jeśli chodzi o modernizację bazy oświatowej. Udało nam się już rozstrzygnąć przetarg na modernizację dachu na SP1. To będzie inwestycja około 2-milionowa. Cieszę się bardzo z tego, ponieważ w dwóch poprzednich przetargach nie zgłosił się żaden oferent. Teraz zgłosiły się firmy i mamy wybranego już wykonawcę. I te prace będą ruszać w okolicach czerwca na tym dachu. Jest to trudna inwestycja, ponieważ jest to szkoła, która powstała jako 1000-latka. Wiemy, jak w tym okresie na fali takiego entuzjazmu te szkoły były budowane, więc możemy tam spotkać troszeczkę problemów technicznych, ale ten remont się ma zakończyć. Remont generalny, termomodernizacja zewnętrzna na przedszkolu numer 1, to jest kolejna rzecz, którą będziemy w okolicach wakacji, myślę, rozpoczynać. Natomiast mamy jeszcze modernizację obiektu szkoły numer 2, mamy wpisane niewielkie środki, ale chcemy to zadanie kontynuować na Orlik przy szkole w Lipowcu, gdzie mamy teraz środki przeznaczone na prace takie wstępne, żeby nam gdzieś to zadanie nie wyleciało. Tam jest tylko około 10 tysięcy zaplanowane, ale pokazujemy tym, że to zadanie dalej nas interesuje. Temat szkół, to może jak jesteśmy właśnie przy tej oświacie, to przejdźmy do sportu. Miasto to, Ustroń to miasto turystyczne, dlatego ten sport, rekreacja jest bardzo ważnym punktem. Co w tym zakresie w tym roku chcecie zrealizować? No, taką ciekawą i myślę dla mieszkańców dobrze odebraną inwestycją będzie budowa skateparku na Palenicy. To jest taki ciekawy jakby projekt. Mam nadzieję, że uaktywni to naszą młodzież też. Gdzieś pokaże, że miasto dba o nich i dostrzega te potrzeby spędzania wolnego czasu inaczej. I tu mam nadzieję, że to się jakby zrealizuje. Szeroko pojęta baza sportowa, ona się łączy także z funkcją zdrowotną, prawda? Tak to mamy tutaj zapisane również. Natomiast ten skatepark będzie tutaj, myślę, największym jakby takim w tym kierunku działaniem. Oprócz tego mamy w planie, może nie jest to sprawa sensu stricte budżetowa, ale połączyć gdzieś w jedną całość zarząd nad wszystkimi boiskami, które w Ustroniu są, i nad stadionem miejskim, i nad boiskiem w Hermanicach, i w Nierodzimiu, i mniejszymi, na przykład do koszykówki, jak tutaj przy rynku, aby gdzieś razem zarządzać tym majątkiem, bo dzisiaj różne jednostki miasta zarządzają, żeby usprawnić możliwość wykorzystania tego. Natomiast mamy boiska, które są własnością miasta właśnie w Hermanicach, w Nierodzimiu przy szkole, no i główny obiekt stadionowy, plus boisko, które jest wykonane jako boisko do gry w koszykówkę, tu przy budynku ratusza kawałeczek. I o tych obiektach myślimy, aby gdzieś w urzędzie bądź w spółce miejskiej którejś umieścić wspólny zarząd nad tymi obiektami. Wtedy wykorzystanie i dostępność, mam nadzieję, się poprawi, jeśli to będzie w jednym zarządzie. Nie myślę tutaj o budowaniu MOSiR-u, bo niektóre miasta odchodziły od tego, niektóre gdzieś tam myślą, żeby wracać. Natomiast bądź do którejś ze spółek miejskich, to zadanie byśmy przyłączyli, bądź jeden zarząd w ramach wydziału miejskiego, któregoś. Natomiast no, jeszcze tutaj nie ma ostatecznych decyzji, więc też nie chciałbym mówić, bo jeszcze nie zapadły. Panie burmistrzu, ostatni dział w budżecie, ale jak ważny, gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Tak, ty Ustroń jest miastem w 93% skanalizowanym. Brakuje nam do tych wymaganych wytycznymi unijnymi jeszcze kilku procent. Natomiast zdajemy sobie sprawę, że nie wszystkie obszary miasta jesteśmy w stanie skanalizować z takiego racjonalnego punktu widzenia. Są miejsca i ulice, gdzie budowa sieci kanalizacyjnej przekraczałaby zdrowy rozsądek. Natomiast w tych miejscach można wykonywać bądź to przydomowe oczyszczalnie ścieków, prawda, jest taka możliwość. Natomiast takim dużym obszarem nieskanalizowanym były szeroko pojęte tereny przy ulicy Katowickiej,
i Katowickiej 1, czyli do skrzyżowania z ulicą Cieszyńską, i Katowickiej 2, która idzie dalej w kierunku Wisły. I mamy tutaj zaplanowaną budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami właśnie przy ulicy Katowickiej i Bocznej. Budowę kanalizacji z przyłączami w rejonie ulicy Solidarności, to jest nad rzeką Wisłą. Mamy również sieć wodociągową i kanalizacyjną na ulicy Asnyka. To są trzy takie duże inwestycje w zakresie wodno-kanalizacyjnym. Inwestycje na oczyszczalni ścieków. I to jest taki temat, do którego chciałbym troszkę dłużej też nawiązać. My co roku przeznaczamy środki na modernizację jako właściciel tej oczyszczalni, na modernizację i usprawnienie procesu technologicznego, natomiast stoimy przed dużym zadaniem, które nas czeka, całkowitej modernizacji tej oczyszczalni ścieków. Mamy przykłady ze Skoczowa. Miałem okazję ostatnio zwiedzać oczyszczalnię spółki Skoeco i jestem zachwycony pewnymi rozwiązaniami, zwłaszcza kogeneracją, wykorzystywaniem gazu na tym obiekcie. I my w Ustroniu również powoli, a może nawet szybciej niż powoli, będziemy musieli zacząć myśleć o modernizacji oczyszczalni ścieków. O tym mówi się już u nas od dłuższego czasu. Natomiast ten rok będzie rokiem decyzji, w jakim modelu ta modernizacja ma się odbyć. Jest kilka wariantów. Przekazanie na majątek wodociągów ziemi cieszyńskiej. Jest możliwość stworzenia spółki miejskiej, tak jak zrobił to Skoczów, i wzięcia tego na własne barki, czy spółka tej modernizacji i poszukiwania środków zewnętrznych. Jest możliwość wyłonienia innego operatora niż dotychczasowy, ale jest możliwość pójścia w partnerstwo publiczno-prywatne. Także tutaj na razie dywagujemy nad drogą, w którą byśmy chcieli pójść. Natomiast bezwzględnie modernizację oczyszczalni ścieków w tej pięciolatce musimy wykonać, przynajmniej ją rozpocząć. Drugą rzeczą jest sieć kanalizacji. My jesteśmy w dwóch zlewniach. Jedna to jest tutaj nasza ustrońska do oczyszczalni, ale stanowimy także dociążenie oczyszczalni skoczowskiej z całego obszaru miasta położonego poniżej naszej oczyszczalni ścieków. No i to jest też problem, ponieważ ta sieć jest w różnym stanie i nie zawsze to, co nią płynie, to są ścieki. Jest częściowo rozwodniona przez wody gruntowe czy też opadowe, więc modernizacja sieci kanalizacyjnej to jest jakby też kolejny element. To tyle może, bo tu mógłbym rozmawiać pani dużo na temat tego, bo to jest taki mój konik troszeczkę. Ale mamy również z takiej mniejszej budowy tutaj kładek na potoku Gościradowiec, siłownie plenerowe, o których już żeśmy wspomnieli, prawda? Utworzenie stref rekreacyjnych, no jest program Słoneczny Ustroń, miejski program wykorzystania również energii odnawialnej. W ogóle chciałem powiedzieć, że też zapowiadaliśmy oprócz tego zaciskania pasa, że Ustroń postawi na nowe technologie i na ochronę środowiska. No i to się w Ustroniu, mam nadzieję, udało zrealizować już przez te krótkie 3 miesiące, przynajmniej jakieś efekty ja dostrzegam. Oprócz jakby takiego symbolicznego wprowadzenia miasta do platformy NASKA na COP-ie w Katowicach, jako jedna z dwóch gmin uzdrowiskowych w Polsce, udało nam się pozyskać partnera zewnętrznego w postaci konsorcjum, w którym uczestniczy ministerstwo, i zostaliśmy zaliczeni do programu pilotażowego mającego na celu poprawę jakości powietrza w mieście. Panie burmistrzu, ostatnie pytanie, może już nie stricte związane z inwestycjami na ten rok, z budżetem na ten rok. Plany na przyszłość. W jakim kierunku chciałby pan, żeby Ustroń zmierzał, się rozwijał? Takie najważniejsze inwestycje. I chyba warto tutaj też wspomnieć o basenie. Tak, oczywiście basen jest tematem, który jest w Ustroniu gorący. Śledzi go, przypuszczam, większość mieszkańców, jeśli nie wszyscy. I chciałbym też rozwiać pewne obawy, czy też jakieś być może niepewności, które się pojawiły. Po ostatnich doniesieniach medialnych była duża rozmowa na całej Radzie Miasta, łącznie z władzami spółki, z moim udziałem. Chciałbym powiedzieć, że basen, czy jego powstanie w Ustroniu, jest rzeczą bezsprzeczną.
żadna, że tak powiem, grupa radnych, żaden klub radnych, żaden z radnych nie jest przeciwny basenowi. Czyli tu mamy zgodę i władze miasta w postaci burmistrza, rady miasta, basen w Ustroniu musi powstać, bo jest taka potrzeba. Jakby rozbieżność dotyczy tylko skali tej inwestycji i lokalizacji. My musimy sobie odpowiedzieć dzisiaj na pytanie, jakiego my basenu chcemy, dla kogo ma on być przeznaczony. I tu wśród mieszkańców również są zdania podzielone. Czy ma to być basen spełniający wyłącznie wymagania naszych mieszkańców, czyli basen rekreacyjny bądź jako szkółka dla dzieci. I taki basen moglibyśmy realizować przy szkole numer 2 w Ustroniu. Zresztą plany na ten basen przy tej szkole mają długoletnią historię. Ale wtedy nie byłby to basen typu akwaparkowego, tylko normalny basen przyszkolny. Jeżeli my chcemy basenu takiego, który zmieniłby ilość odwiedzających miasto kuracjuszy i turystów, to absolutnie ten basen musi być inny. I w mojej ocenie, co już kilkakrotnie podnosiłem, zlokalizowany w innym miejscu niż na terenie przyszkole numer 2. Więc tutaj stoimy przed wyborem, myślę, czy ma to być basen jako inwestycja, która będzie taką, że ludzie będą tu chcieli przyjeżdżać z tego powodu, a wiemy, że ościenne gminy baseny mają, bądź skrojony na miarę potrzeb naszych mieszkańców mniejszy basen. Forma pośrednia, która dzisiaj jest jakby w koncepcji, w mojej ocenie nie spełnia oczekiwań ani jednej, ani drugiej strony. Więc my teraz, będąc w przededniu decyzji o wydaniu wielu środków z budżetu miasta, bądź szukaniu partnera zewnętrznego na tą inwestycję, w którym kierunku skłaniałbym się, jest najważniejsza. Ale co do tego, że basen w Ustroniu musi powstać, jesteśmy wszyscy zgodni. To jest jedna inwestycja. O drugiej wspomniałem już, to jest modernizacja oczyszczalni. Ona jest może mniej interesująca, prawda? Natomiast, bo tego nie widać. To są infrastruktury kanalizacyjne znajdujące się pod ziemią. Mieszkańcy są przyzwyczajeni od lat, że kanalizacja jest. Natomiast to jest bardzo ważna rzecz, która nie tylko pozwoli nam na bieżąco obsługiwać miasto, ale myśleć o perspektywach jego rozwoju. Więc to jest także bardzo istotny element. Planuje nasza spółka miejska, tak jeszcze tylko wspomnę, ścieżkę w koronach drzew na Czantorii. Inwestycja, myślę, bardzo ciekawa i tutaj ruch turystyczny by nam wzrósł na pewno. To jakby nasze zależne podmioty będą robić. Natomiast no, mamy też dosyć duży program właśnie jeszcze proekologiczny. Myślimy o wprowadzeniu własnej komunikacji autobusowej w postaci bądź to niskoemisyjnych, bądź bezemisyjnych, nawet elektrycznych autobusów. Już rozmowy też trwają. To wspominałem na konferencji teraz w Cieszynie o komunikacji samorządowej. Więc tu w tym kierunku chcemy również iść. Stacje bazowe dla rowerów już planowane. Mamy także złożone wnioski, więc w tym kierunku również myślę, to jest przyszłość Ustronia. Ekologiczne, nowatorskie rozwiązanie. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję pani, dziękuję państwu. Moim i państwa gościem był burmistrz Ustronia Przemysław Korcz.